Witaj. Dzień dobry. Dokładnie tak jak w tytule. Okradziono mnie i na pewno, na 100% wiem, kto to zrobił. Cóż się stało? W ostatnim tygodniu z mojego kanału na YouTube zginęło 30 ostatnich filmów. Materiał ważny, pożyteczny dla Was, materiał dobrze przemyślany, nad którym ciężko pracowałem. 30 filmów to jest około 7 miesięcy. Zniknęło. Zniknęło, nie ma, poszło. Kto to zrobił? Wiesz kto? Ja. Ja to zrobiłem. W jaki sposób? Może w świecie oddziaływań energetycznych, w świecie nawet w obszarach chaosu, poruszam się dość sprawnie i dobrze mi to wychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o elektronikę, komputery, no delikatnie mówiąc, nie jestem specjalistą. Śpieszyłem się i w pośpiechu jeden z filmów nie do końca się wgrał. Chciałem go usunąć. Usunąłem całą stronę. Usunąłem 30 ostatnich filmów. Trochę szkoda. Szkoda ze względu na to, co Wam tam przekazywałem. Natomiast można. Można to wykorzystać. Można się z tego czegoś nauczyć. Aha, jeszcze jedna prośba. Być może ktoś z Was, tutaj zwracam się do subskrybentów, w jakiś dziwny sposób, jak mówiłem, nie znam się za bardzo na komputerach, w jakiś sposób nagrał te filmy. Bardzo proszę o przesłanie mi ich, ja je wgram od nowa. Mam zresztą kilka filmów jeszcze w komputerze. Te filmy sukcesywnie od nowa Wam pokażę. Natomiast reszta, jeżeli ktoś je ma, bardzo proszę o przesłanie. Ja je w miarę szybko udostępnię z powrotem. A teraz tak, czego mnie to nauczyło? Czego mnie nauczył ten fakt? Przede wszystkim działałem w pośpiechu. Nie należy, nigdy, przenigdy nie należy się śpieszyć. Nie przeczę. Są rzeczy, które należy robić szybko, które trzeba robić szybko. Szybko, ale bez pośpiechu. Czujesz różnicę? Można zrobić coś bardzo szybko, ale nie śpiesząc się, a można śpiesząc się robić w tempie żółwia. Ja tutaj uległem pośpiechowi i narobiłem sobie i Wam szkody. Szczególnie jeżeli poruszasz się w świecie oddziaływań energetycznych, jeżeli poruszasz się w świecie magii, w świecie oddziaływania na rzeczywistość, nie wolno się śpieszyć. Nie wolno się śpieszyć, można popełnić błąd dużo poważniejszy niż ja zrobiłem, a konsekwencje tego błędu mogą być dużo większe. Co poza tym? Zobacz, zbudowałem sobie taki kanał, ale zbudowałem go w świecie realnym. Czy to był świat realny? Czy to, co nas otacza, jest światem realnym? Nie, to jest świat widzialny. Zbudowałem w świecie widzialnym ten kanał, cieszyłem się z niego, byłem z niego w pewnym sensie dumny. I co? Jedno pyknięcie? Nie ma. Zresztą nie tylko to. Weź przykład, nie będę tutaj wymieniał nazwy, nie wymieniam nazw firm na swoich filmach. Bardzo duże biuro podróży. Biuro z kilkudziesięcioletnią tradycją, oddziały niemalże na całym świecie, własna czarterowa linia lotnicza. Potęga. Potęga zbudowana w świecie widzialnym. I co? Pyk. Bankructwo. To mi przypomniało, a ty, jeżeli o tym nie wiesz, to chciałbym też tobie o tym powiedzieć. To, co budujesz w świecie widzialnym, w każdej chwili może zniknąć. Może zostać ci ukradzione, możesz to zepsuć, a może po prostu tak się złożą okoliczności, że tego nie będzie. Natomiast to, co zbudujesz w świecie realnym, co zbudujesz w swoim wnętrzu, co zbudujesz w przestrzeni energetycznej swojego rozwoju, to nie zniknie. Zobacz, te 7 miesięcy moich pracy nad filmami poszło sobie. Natomiast to, co w tym czasie zbudowałem w sobie,
to, na ile się wzniosłem, to, co wypracowałem wewnętrznie, to zostało. Tego się nie da zabrać. Jeszcze jedna ważna rzecz tutaj przy okazji tego wydarzenia. Zabezpieczenia. Nie zabezpieczyłem się. Moi znajomi dziwią się, że nie mam gdzieś tych wszystkich filmów nagranych na wszelki wypadek. Poszedłem na żywioł, a zapomniałem o zabezpieczeniach. I to nie tylko tutaj, w tym świecie. Jeżeli działasz na przestrzeni energetycznej, jeżeli działasz w przestrzeni chaosu, jeżeli działasz w przestrzeni magii, pamiętaj o zabezpieczeniach. Zresztą był taki film, Rytuały ochronne również zniknął. Kiedyś znowu taki film nagram, bo to jest bardzo ważne. W tym świecie, w którym możemy oddziaływać na rzeczywistość, na prawdziwą rzeczywistość, zarówno świata realnego, jak i widzialnego, trzeba używać zabezpieczeń. Można sobie narobić wielkie krzywdy, jeżeli idziesz na żywioł, na spontan, jeżeli nie przemyślisz tego, co robisz, jeżeli się odpowiednio nie zabezpieczysz. Cóż, szkoda mi tamtych moich filmów. Naprawdę mi szkoda, ale kolejna sprawa. Idę dalej. Nie porzucam. Tak samo jest na ścieżkach rozwoju. Jeżeli coś ci nie wyjdzie, a czasem bywa taki moment, że coś nie wyjdzie, zatrzyma się, czy nawet w pewnym sensie wydaje ci się, że idzie do tyłu, nie poddawaj się. Idź dalej. To tak, jakbyś się poślizgnął na błotnistym trawniku, wywalił się i leżał. Bo co? Trzeba wstać, otrzepać się, iść dalej. I tak ze wszystkim w życiu. Zapraszam cię do obejrzenia również tych filmów, które pozostały. Zapraszam cię na nowe filmy, które będę nagrywał z jeszcze większym zapałem. W niedługim czasie te filmy, które udało mi się zachować, znowu będą na tym kanale tutaj na YouTube. Będą nowe filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.